Cześć, zapraszam Was dzisiaj na kolejny odcinek z moimi typami drużyny tygodnia. Jeżeli chodzi o ostatni tydzień, to poszło mi naprawdę nieźle, bo udało mi się odgadnąć aż 6 zawodników. Jeszcze tak dobrze mi tutaj nie poszło, zgadłem m.in. Szczęsnego. E, tak naprawdę no, jeszcze Messi był oczywiście w drużynie tygodnia. Ja myślałem, że on może być, ale go tutaj nie dawałem w moim zestawieniu, bo myślałem, że Mastera... Nie dadzą w drużynie tygodnia a jednak Messiego dali, bo zdobył hat -tricka. Jeżeli ktoś z Was z Messiego nie wtrafił e, ostatnio, to nie bójcie się, ponieważ w nadchodzącej drużynie tygodnia, która będzie już dzisiaj na wieczór, może się okazać, że będziemy mieć również Mastera. A kto wie, może nawet dwóch, także może być naprawdę grubo dzisiaj. Będzie drużyna tygodnia z meczów reprezentacyjnych. Eliminacje do euro się właśnie skończyły, także zaprezentuję, kto według mnie ma szansę tutaj tego informa dzisiaj dostać. I zaczynamy od bramki. Jan Zomer, reprezentacja Szwajcarii, tutaj skromnie wygrała 1-0 z Gruzją i przypięczotowała sobie tutaj awans na euro. Natomiast tutaj Jan Zomer na pewno bardzo dobra forma, dużo obronionych strzałów tego właśnie bramkarza. Dalej, lecimy już do obrony. Tutaj Federico Acerbi, to są oczywiście Włochy. 3 do zera pokonali oni Bośnię i Hercegowinę. A Czerbi zdobył gola w tym spotkaniu i to był dosyć ważny gol dla tego zawodnika, ponieważ a Czerbi jest obrońcą, który ma już 31 lat na karku, ale ten gol z Bośnią to był jego debiutancki gol w reprezentacji Włoch, także ważna chwila dla tego zawodnika na pewno. Dalej mamy tutaj Matiasa Gintera. To są oczywiście Niemcy. 4 do 0 pokonali oni Białoruś, a Obrońca Borussia Mönchengladbach tutaj w tym spotkaniu zdobył gola, a także zaliczył asystę. I mamy tutaj jeszcze jednego obrońcę, też Borussia Mönchengladbach, Stefan Leiner, to jest oczywiście reprezentacja Austrii. 2–1 pokonali oni Macedonię Północną i przypieczętowali sobie awans na euro dzięki temu, a Leiner również w tym spotkaniu zdobył gola, a także asystę. Przechodzimy już do pomocy i tutaj John McGinn to jest Szkocja dwa gole tego zawodnika wygranym czy do jednego meczu z Kazachstanem, który jednak ten mecz nie dał Szkocji awansu na Euro, także ich nie zobaczymy. To znaczy nie wiadomo jeszcze czy ich zobaczymy, bo Szkocja będzie grała jeszcze w barażach tych wiosnę, to nie wiadomo czy się jeszcze zachwalifikują i jest tu jeszcze Robert Skov, to jest dania i tutaj dwa gole i asysta wygranym dosyć dosyć wysoko spotkaniu Duńczyków, który przypieczętował też ich awans na Euro. Również tam był ten mecz z Irlandią później oczywiście. I mamy tutaj jeszcze Gerarda Moreno Hiszpania to jest oczywiście tutaj załodnik. Villarreal był bohaterem meczu Hiszpanii. 7 do 0 pokonali oni Maltę, co prawda, ale Gerard Moreno tutaj gol i aż 3 asysty w tym spotkaniu. Także za to on zasłużył według mnie na informa. No i dalej lecimy już do ataku. Tutaj reprezentacja Finlandii. Załodnik Tejmu Puki. 3 do 0. Finlandia pokonała Liechtenstein Dwa gole pukiego. Mecz z Liechtensteinem to trochę może taki niezbyt prestiżowy, ale dla Finlandii to był historyczny mecz. Można powiedzieć, że zrobili oni w tym meczu making history, stworzyli historię, ponieważ dzięki temu zwycięstwu Finlandia po raz pierwszy w swojej historii historycznie awansowała na mistrzostwa Europy. Dwa gole Pukiego, także tutaj Pukki bohaterem Finlandii został. No i lecimy dalej i tu będzie trzech naprawdę świetnych zawodników, którzy mają szansę oczywiście dostać informację. Czy dostaną? To zobaczymy. Pierwszy to jest Eden Azar, 4-1 na wyjeździe. Belgia wygrała w hicie grupy przeciwko Rosji, a tutaj gwiazdor właśnie Belgów, Azar Dwa gole i asysta w tym spotkaniu, także w Realu Madryt Azart na razie dosyć przeciętnie gra, ale w reprezentacji Belgii nadal jest gwiazdą jest naprawdę świetny tutaj w formie. Dalej mamy Harry'ego Kane'a. 7 do 0, aż Anglia pokonała Czarnogórę, a tutaj Kane w tym spotkaniu zdobył trzy gole hat i to klasycznego hat już w pierwszej połowie. Także jest naprawdę duża szansa, że Kane'a tutaj zobaczymy w tej drużynie tygodnia. Ma jeszcze szansę dostać z Anglii informa według mnie Ben Chilwell, obrońca tutaj trzy asysty zaliczył, ale Chilwell już miał informa, także większe szanse, że Kane dostanie. Zwłaszcza, że dzięki temu hat ostatecznie Kane w eliminacjach całych aż 12 goli zdobył, i dzięki temu został królem szczelców w całych eliminacji. Także mieliśmy Kana, Azarda. Naprawdę gruba drużyna tygodnia się tu szykuje, ale to nie wszystko, bo tu będzie najlepszy zawodnik. Na koniec sam wielki Cristiano Ronaldo tutaj. Reprezentacja Portugalii przypięczętowała awans na Euro, wygrywając 6-0 do 0 z Litwą. Także może taki niezbyt prestiżowy mecz, ale Cristiano Ronaldo w tym meczu zdobył trzy gole hat -tricka. Także są naprawdę szansę, że tutaj Ronaldo w tej drużynie tygodnia zobaczymy. Skoro Messi zdobył hat dostał informa, to czemu Ronaldo ma nie dostać? W się może Ronaldo już nie radzi sobie tak dobrze, ale w piłce reprezentacyjnej CR7 nadal jest wielki i nadal śrubuje reprezentacyjne rekordy szczeleckie. Także podsumowując... Według mnie naprawdę dzisiaj szykuje się gruba drużyna tygodnia. Możemy mieć tutaj naprawdę świetnych zawodników. Sommer, Acerbi, Ginter, Liner, Azar, McGinn, Pukki, Skov, Gerard, Moreno, Cristiano Ronaldo, Fary Kane. No przede wszystkim Ronaldo, Kane, Azar, tych trzech zawodników. Czy będziemy mieć wszystkich trzech to nie wiadomo, ale jest naprawdę bardzo duża szansa, że będziemy mieć znowu w drużynie tygodnia Mastera, tak jak mieliśmy w poprzednim tygodniu. Czy będzie tak rzeczywiście? Dowiemy się już dzisiaj, bo w środę o 20.00 zawsze wychodzi nowa drużyna tygodnia. Także ja już się nie mogę doczekać, bo może być, tak jak mówiłem, naprawdę grubo. Z mojej strony to tyle. Trzymajcie się do następnych odcinków. Cześć!